Aha, a ja mam dla Was dzisiaj taką fajną apkę, która, za pomocą której można stworzyć serię Insta Stories, to znaczy przerobić dłuższy filmik w kilka Insta Stories, jeżeli nie potraficie zmieścić się, wygadać, czy przegadujecie i nie wchodzicie w te przepisowe 15 sekund instagramowego Insta Story. A ja Wam pokażę dzisiaj taką apkę, która nazywa się Cut Story, w której można przyciąć dłuższy film do kilku sukcesywnych Insta Story. I pierwsza rzecz to oczywiście wybór szablonu, czyli oprawy graficznej tej naszej Insta Story. Tutaj mamy spory wybór różnych templatek. Powiedzmy, że wybiorę z tej rodziny i tutaj przeglądam różne opcje graficzne i wybiorę na przykład ten szablon i teraz mogę tutaj go edytować. Czyli po pierwsze pobieram swój film i dalej. Właśnie on mi się pobiera i teraz będę edytować, dodawać napisy, tak żeby uczynić może tą moją Insta Story bardziej czytelną już na pierwszy rzut oka. Czyli wchodzę w edycję kolejnych napisów. Te elementy graficzne ja mogę sobie zmienić, mogę sobie wyciąć, mogę dodać nowe, ale powiedzmy, że skorzystam z tej oprawy już przemyślanej i bardzo estetycznej. I teraz mogę sobie zmniejszyć na przykład wielkość czcionki, przesunąć dany napis w inne miejsce, mogę go troszeczkę inaczej zupełnie rozłożyć, rozplanowanie graficzne elementów. Teraz dodaję taki napis, żeby ta moja Insta Story już na pierwszy rzut oka była czytelna, o co chodzi, mając na uwadze to, że niektóre osoby będą być może oglądać ją na podglądzie przy wyłączonym dźwięku, więc już ten napis mówi, o czym jest ten filmik. Tutaj on jest troszeczkę nieczytelny, więc ja sobie jeszcze powiększę te litery, tak żeby ten napis od razu na pierwszy rzut oka był przemawiał do odbiorcy. Jak przyciąć dłuższy film i przerobić go na kilka Insta Stories. Teraz jeszcze mam taki element z boku i właściwie, jeżeli jakiś element wydaje mi się niepotrzebny, mogę go wyciąć klikając na krzyżyk, ale mogę coś tutaj też dodać, żeby jakby jeszcze wzbogacić ten opis i oprawę graficzną dodatkowymi elementami. I teraz zatwierdzam, zapisuję sobie moją Insta Story, moją serię Insta Story, wybieram social medium, do którego ma ona być przewidziana, czyli Instagram. I tutaj to mi się przygotowuje. I po prostu czekamy. I właśnie processing, część pierwsza, część druga. Tu będą dwie Insta Story z tego mojego filmiku. I gotowe. I teraz jeszcze, jak w aplikacji Cut Story stworzyć ładną, estetyczną Insta Story, chociażby wychodząc ze zdjęcia. Więc oczywiście wybieramy sobie szablon, pobieramy zdjęcie, które chcemy pokazać w formie Insta Story i teraz będziemy wybierać do niego oprawę graficzną i możemy tutaj dodać na przykład takie fajne bajery, jakieś mrugające ikonki czy napisy. I właśnie tutaj są takie różne, różnorodne główki, smaczki, które możemy sobie porozstawiać po całej długości naszego 15-sekundowego Insta Story przerobionego z tego jednego zdjęcia. Więc właśnie ja je przeglądam, zobaczcie, jakie tutaj są różne tematy. O, powiedzmy, że wybiorę sobie coś takiego, właśnie takiego pieska. Teraz ustawiam go sobie i mogę też ustalić długość trwania albo dorzucić kolejne ikonki, które będą się pojawiać co jakieś sekwencje w filmie. Oczywiście mogę to też dodać napis. Mogę korzystać z zupełnie innego szablonu, no i zapisuję do formatu Insta Story i gotowe. I teraz tą moją przygotowaną sekwencję Insta Story przerobionych z dłuższego filmu wrzucam na Instagrama, czyli klikam na Insta Story, dodaj nowe i select multiply, czyli wybierz kilka, więc zaznaczam te Insta Story, dwie przygotowane z dłuższego, bo 22-sekundowego filmu. I teraz dodaję hashtag, więc do każdego filmu mogę dodać sobie hashtag o Insta Story. Nie znam tego hashtagu jeszcze, nie próbowałam. To będzie po prostu okazja, żeby go przetestować. I teraz drugi filmik, mogę sobie wybrać inny hashtag, na przykład wybiorę sobie hashtag Polish Girl, który mi się sprawdza, jeżeli chodzi o
widoczność czy o oglądalność mojej Instastory i przechodzę, klikam na Next i puszczam moją Instastory na Instagramie, a właściwie sekwencję moich Instastory przygotowanych z dłuższego filmu w aplikacji Cut Story i gotowe.